Ciężko wyobrazić sobie nasze współczesne życie bez wielu dogodności, które na stałe wpisały się w codzienność. Nie inaczej jest z internetowymi zakupami. Za ich faktyczny początek uważa się rok 1995. Co ciekawe, w swych początkach system prowadzenia cyfrowych zakupów był bardzo wadliwy, a oszustwa były na porządku dziennym. Zdarzało się, że zamawiający kupował przysłowiowego kota w worku. Współcześnie liczba Polaków korzystających z zakupów internetowych to 3/4 całego społeczeństwa. Wraz ze zwiększeniem się zainteresowania wokół tej możliwości poprawiono również bezpieczeństwo kupujących i zadbano o ich prawa. Jest jednak wiele kroków, które możemy podjąć na własną rękę, tak aby nie paść ofiarą oszustwa. Przede wszystkim podczas przeglądania oferty internetowej sklepów warto zwrócić uwagę na miejsce, w którym to robimy. Strefa publiczna, taka jak galerie handlowe i komunikacja miejska, powodują, że nie jesteśmy sami. Wiele naszych wrażliwych danych, takich jak adres zamieszkania, hasła, numery kart i PESEL-e, mogą zostać podglądnięte przez niepowołane osoby. Warto wystrzegać się także korzystania z publicznych sieci Wi-Fi oraz niezabezpieczonej sieci domowej. W kolejnym kroku powinniśmy sprawdzić wiarygodność sprzedawcy, historię jego dotychczasowej sprzedaży oraz opinii, które wydali inni kupujący. W przypadku, gdy takich informacji nie można uzyskać, bo na przykład sprzedawca twierdzi, że dopiero rozpoczął swoją działalność, powinniśmy niestety poważnie zastanowić się nad rezygnacją z zakupu. Kolejną rzeczą jest weryfikacja zabezpieczeń strony sprzedawcy internetowego. Strony szyfrowane można łatwo rozpoznać po adresie rozpoczynającym się od HTTPS. Warto również sprawdzić ważność certyfikatu oraz przez kogo został on wydany, klikając symbol kłódki. Najbezpieczniejsze są zamknięte kłódki. Do powyższych metod jak zawsze warto dodać legalne i sprawdzone programy antywirusowe. Mogą one informować nas o czyhających zagrożeniach czy podejrzanych witrynach internetowych. Niewielu z nas zdaje sobie zapewne sprawę, że zakupy internetowe można ubezpieczyć na wypadek oszustwa czy uszkodzenia towaru w trakcie dostarczania. Jeśli prowadzimy z kontrahentem korespondencję poprzedzającą zakup, to warto ją zachować. W razie ewentualnych problemów może stanowić dowód w sprawie. Zawsze przechowujmy także paragony i faktury, dokumenty potwierdzające gwarancję. Kolejno zwróćmy uwagę na metodę płatności. Opłacenie dopiero w momencie odbioru jest najlepszym wyborem. Czasem jednak taka opcja nie jest dostępna. Wówczas należy korzystać z metod, które nie budzą naszej wątpliwości. Tradycyjne przelewy okazują się być często właśnie takimi. Dodatkowo zachowanie czujności, uważne czytanie regulaminów i opisów przedstawionej oferty powinno sprawić, że zakupy odbędą się bez niemiłych niespodzianek. Pamiętajcie, bądźmy bezpieczni w sieci.